Cześć kochani, dzień dobry, witam ponownie na moim kanale. Słuchajcie, przychodzę przed godziną 8 do Was. Ja dzisiaj bardzo wcześnie zaczęłam swój dzień. Przebudziłam się na siusiu koło godziny 5:30. I słuchajcie, wróciłam do łóżka i jakoś zaczęłam myśleć o tym, że dzisiaj wyjeżdżam. I nie usnęłam, wstałam. Poszłam sobie na długi spacer połączony z takim joggingiem. Także od rana zrobiłam 4000 kroków, więc super, fajnie dzień zaczęłam z taką energią. Także wróciłam, wzięłam sobie teraz prysznic i robię sobie kaweczkę. Już tutaj na mnie czeka Amerykana. Zaraz sobie chyba mleka. Czy mam ochotę na mleko? Nie wiem jeszcze. Ja, kochani, dzisiaj wybieram się na Walię. Na chyba najbliższy przystanek, który jest, może nie najbliższy, ale jest to dość do mnie blisko, bo tylko godzina 10. Ja bardzo chciałam znaleźć miejsce, gdzie nie muszę jakoś bardzo daleko się tarabanić. I jadę do Newport, mówiłam Wam jak robiłam live'a, że się wybieram na czas tylko i wyłącznie dla siebie, na odpoczynek, ponieważ czuję, że moje ciało ostatnio tego potrzebuje, na zmienienie otoczenia po prostu w samotności, bez żadnych koleżanek, więc na to bardzo mam ochotę i biorę Sisulkę i jedziemy. Mamy chatkę, puchatka, malutki tak naprawdę domek nad rzeką z jacuzzi. Nie kosztowało to jakoś dużo, bo uważam, że 400 funtów za 3 noce to jest taka normalna, dobra cena. Także nie jest to jakiś luksus, ale jest to czas spędzony gdzieś indziej poza domem. I ja potrzebuję takiego holidaya poza po prostu domem, bo jakbym miała sobie wziąć tutaj dni wolne, to ja wiem jakby to było. Wiecie, siedzenie w domu jest całkiem inaczej. To, że ja wyjdę sobie na spacer czy nad moją rzekę, ja znam te miejsce, ja potrzebuję czegoś nowego. Także dzisiaj wyjeżdżam, wszystko będę Wam pokazywać. Zanim wyjadę, ja jeszcze mam klientkę, której nie mogłam odmówić, bo ma urodziny i bardzo jej zależy, aby zrobić sobie rzęsy i brwi, więc ona przychodzi na godzinę 11:30. Ale spoko, dlatego że ja tak naprawdę mogę dopiero się tam jakby zameldować po godzinie 2, więc dla mnie to będzie idealnie. Ja się wczoraj spakowałam tak tyle o ile, jeśli chodzi o ciuchę. Jeszcze muszę spakować rzeczy, które kupiłam sobie do jedzonka. Jakoś wielce też nie biorę, dlatego że tam jest tak mało miejsca, że ja nawet nie wiem, czy tam jest lodówka, słuchajcie. Jest tylko tak naprawdę mini piekarnik, jest mikrofala, toster i czajnik do zaparzenia kawy i nie wiem, nawet nie ma kuchenki, słuchajcie, bo sobie tak pomyślałam, że przecież mogę zawsze skoczyć sobie na miasto, kupić coś, ale jakieś tam rzeczy kupiłam, wiadomo, jakieś tam bułeczki, jakieś tam wędlinki, właśnie jak zajadę i żeby mieć na śniadanie na drugi dzień. Także to jeszcze muszę jeszcze spakować Sisulkę oczywiście, jej rzeczy. Także kochani, tak, ja zaczynam tego vloga właśnie w ten sposób. Mam nadzieję, że będę miała super czas. No i zabieram Was jakby nie patrzeć ze mną, więc sama nie jestem, jednak trochę pracuję. Ale taka praca dla mnie to nie praca, dla mnie ten YouTube to mimo wszystko jest hobby. Hobby połączone z pracą to jest po prostu idealne kombo, jakie możecie mieć. No, także ja dopijam moją kawkę, zaczynam swój dzień, zrobimy sobie fryzurkę, jakiś make-up. I komu w drogę, temu czas. No i co, kochani, ja już po pracy zrobiłam klientkę. Myślę, że sobie wyjadę o godzinie pierwszej, czyli za 15 minut. Zrobiłam sobie make-up, po prostu podkreśliłam rzęsy. Tu smarkałam, więc mi trochę podkładu zeszło z nosa. Wiecie co, zrobiłam też sobie takie fale. Czekajcie, jak tu Was ustawić, żebyście widzieli, pójdziemy do kuchni jak zwykle. I zrobiłam sobie takie fale. Później związałam je w kokona, tak żeby mi się, nie wiem, jakoś tak zrobiły, o. Wiecie, nic specjalnego.
po prostu tak, aby coś było. I tak w sumie pewnie mi się to wszystko porozprostuje. Jacuzzi jak będzie parowało i tak dalej. Ale będę musiała też niedługo odświeżyć kolor, bo on już mi się porządnie spłukał i dość te mocno rude przebijają. Ja muszę jeszcze iść do Tesco, bo muszę kupić pastę do zębów, bo nie mam. Okej, wszystko spakowane, jest 15 po pierwszej, także wyjeżdżam sobie na spokojnie, mam na sobie ten komplecik z faszynowy i sandałki z Timu. Także uciekam! No hej, właśnie zajechałyśmy z Sisulką. Sisulka oczywiście obwąchuje. O, powiem wam, że było ciężko, dlatego że w ogóle pojechałam o wiele dalej niż powinnam. Zestresowałam się, ale napisałam do właścicieli i pokierowali mnie, więc spoko. Mamy takie piękne widoki po prostu przez okienko. Tam jest rzeczka i w ogóle jest bardzo fajne tutaj to miejsce na przejście się. Ogólnie to miejsce jest, tak jak mówiłam, takie bardzo malutkie. Tam jest toaleta. O, po prostu prostota, wiecie, wszystko co tak naprawdę potrzebujemy jest. Mały prysznicek, także dla mnie tutaj to jest idealnie. Tutaj mamy troszkę z kuchni. O, takie podstawy. Tu jakaś sofa i tutaj mamy miejsce z łóżeczkiem, mały telewizorek. Także ja tutaj dzisiaj sobie będę chillować. Sisunia, już jej też schody przywiozłam. Sisunia na łóżeczku. No i co, tutaj jest miejsce też do siedzenia na zewnątrz. I tu, słuchajcie, to jest wszystko tutaj. Wszystko się ciągnie, po prostu bardzo długie dróżki. Idealne do chodzenia z sisuleczką. Tutaj mamy miejsce z jacuzzi, aby sobie przyjść rano, wiecie, na kawkę. Szkoda, że to drzewo mi zasłania tutaj takie piękne widoki. Ale to nic, później się przejdę, to zobaczę jak to wygląda. Tu w ogóle jabłuszka mi rosną. Także mega. No, także ja, słuchajcie, muszę się teraz rozpakować i zjeść coś, bo jestem głodna. I co? I wrócę do was zaraz. W ogóle nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że tak piszczy jakiś ptak, jakiś jastrząb. Słyszycie? To jest jastrząb. Ja się boję, że wiecie, on mi sisi porwie. Ja nie wiem, czy ja ją tak będę tutaj, słuchajcie, brała. Tylko na smycz. No, może to być, słuchajcie, wiecie, jakiś jastrząb. A taka siska dla niego to jest idealny posiłek. Trochę jestem zestresowana. Zobaczę. Zobaczę, co to będzie. Nie będę jej wypuszczała, tylko na smycz będzie za mną chodziła. Najważniejsze, że jestem, bo się, słuchajcie, upociłam, zestresowałam się. Ale już jestem. Dobra, rozpakowuję się i coś szamiemy.
Powiem wam, że tak fajnie sobie pochillować. Poszliśmy sobie z Sisulką na spacerek, bo żeby wjechać tutaj jakby na tą farmę, to się nazywa, oni to nazywają farmą, bo tutaj są przeróżne właśnie te domki do wynajęcia i tak dalej. Jest taki piękny w ogóle wjazd, jakbyście wjeżdżali do jakiegoś w ogóle muzeum i poszliśmy się przejść. I są tak piękne widoki, jutro wam pokażę, jak właśnie, bo w sumie tutaj te drzewa rosną, więc trochę zasłaniają, ale naprawdę jutro wam pokażę właśnie widoki, gdzie nie, wiecie, drzewa nic nie zasłaniają, to naprawdę pięknie, można się tak zrelaksować. Mnie tak natura zawsze właśnie relaksuje, pobudza tak jakby do myślenia, do takiej, nie wiem. Nie wiem, po prostu zobaczcie, jestem tak rozmarzona, że aż gubię myśli. Po prostu otoczona przez drzewa, szum drzew. Jakby czuję, że mogę oddychać tak, tak bardzo głęboko i pełną piersią. Bardzo mi tego brakowało, naprawdę bardzo. Jestem rozmarzona. Aż dosłownie, nie wiem, która to jest godzina, jest przed 8:00. A ja mam dosłownie, spać bym poszła, bo zjadłam sobie, przeszłam się i cieszę się, że tutaj jestem. Cieszę się, że jestem, ale na pewno jeszcze dzisiaj zaliczę hot tuba. Chociaż na chwilkę się zrelaksować. No, także jutro będzie więcej pewnie do pokazania. Także widzimy się później. Pozdrawiamy serdecznie. Sisi. Weszłam sobie do jacuzzi, niedługo będzie zachód słońca. Ja sobie wzięłam książkę do czytania You Can Heal Your Life, którą już mam długo i zaczęłam ją dawno temu czytać i chcę ją skończyć, więc będę się tutaj relaksować przy pięknym widoczku, chociaż krzaki troszkę zasłaniają, ale to nic. Woda gazowana. Boże, jak mi to było potrzebne. Tutaj jest jakaś pajęczyna, ale dobra, daleko. Jak mi to było potrzebne, słuchajcie, wygrzać się, zrelaksować mięśnie. Po tym szpitalu ostatnio trochę się wystraszyłam. Także od razu wróciłam do domu i zabukowałam ten wypad, bo mówię, o nie. Potrzebuję breaka, bo tak naprawdę powiem wam szczerze, że nie biorę za dużo dni wolnych w pracy. Ostatnio miałam nawał roboty, dużo się działo. Także chwila dla mnie musi być. Właśnie się wykąpałam. Doczyszczam się jeszcze chusteczkami, bo jednak nie wszystko zeszło. W domu to mam szczotkę, nie wzięłam sobie szczotki, słuchajcie, do mycia twarzy. Wzięłam tylko żel, no a żelem i samymi rękoma jest ciężko do myć. Ale się wygrzałam w tym jacuzzi, aż do zachodu słońca sobie siedziałam. Przeczytałam sobie rozdział książki. Było bardzo milutko, bardzo przyjemnie. Bardzo się tak, wiecie co, wygrzałam i tak
taka się bardzo czuję zrelaksowana, jeszcze bardziej niż byłam. Nie jest późno, słuchajcie, bo jest przed 9:00, ja chodzę późno ogólnie spać. Także ja tak naprawdę jeszcze kolację sobie muszę coś przygotować. O, no. I teraz jestem oczyszczona. Ale powiem wam, że jest tutaj super. Naprawdę dla mnie jest to wystarczające. Ja co prawda lubię, wiecie co, takie luksusowe hotele i tak dalej. Zresztą kto nie lubi. Ale takie miejsce poza miastem, wśród zieleni, to jest mistrzostwo świata. Trochę się obawiałam tutaj o owady, o pająki, ale powiem wam, że w domu nie widziałam ani jednego. Naprawdę jest tu bardzo czysto. Na zewnątrz wiadomo, że są, ale na noc tak mam zamknięte okno, bo jest dość chłodno, więc nic mi tutaj nie wlezie. No. Także chwilowo tyle. O, fajnie sobie wziąć prysznic. Chciałam wam pokazać, bo już się porządnie ściemniło. Tam już jest, zobaczcie, jak pięknie. Jeszcze tylko troszkę te słońce się odbija. Chciałam wam pokazać, jak wygląda, i tak naprawdę sama zobaczę pierwszy raz, jak wygląda oświetlenie tutaj na zewnątrz. Także włączę. Uuu, jest dość jasno. Wychodzimy. Mamy takie lampeczki. I w ogóle, słuchajcie, nie mogę przykryć tego jacuzzi. Zobaczcie, te lampeczki pięknie tutaj oświetlają. Można spokojnie by było z kimś przyjechać i tutaj sobie siedzieć i prowadzić długie rozmowy. Czy tu, czy właśnie nawet tutaj rozpalić ognisko, bo tutaj jest fire pit. Ale wiecie co? Kurde, nie mogę tego przykryć. To jest tak cholernie ciężkie. Słuchajcie, ja na to, o, zobaczcie, usiądę i ja nie mogę tego przykryć do końca, bo chyba zrobiłam błąd, ściągając w ogóle tą pokrywę jacuzzi. Ją chyba powinno się dać tu, a ja ją ściągnęłam na dół. I słuchajcie, podnieść to i w jedną osobę, to jest nierealne, to jest tak ciężkie. Zrobiłam co mogłam, ale jest trochę odkryte. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Mam nadzieję. Kurde. Jeszcze spróbuję. Nie. Nie ma szans. OMG! Co ja narobiłam? Próbuję to jakoś docisnąć, ale tego się nie da. Właściciele będą na mnie zwzięli chyba. No nic, no musi być tak. Ale bardzo ładnie jest tu oświetlone, bardzo przyjemnie. W takim momencie, już teraz wieczorkiem, fajnie właśnie by było usiąść tu ze znajomymi. Bardzo fajnie. Ale jest to holiday. Mój. Tylko. Więc wracam do domku, jak chłodno w ogóle, słuchajcie, jest. Zamykam, zasłaniam tutaj te, będę zasłaniać i sobie zrobimy jakieś snaczki. A Sisunia już sobie tutaj, słuchajcie, chilluje bambusznie, tak? Obejrzymy jakiś film. No, ale fajnie miauczysz, przyjemnie ci tutaj, co? Bardziej chyba tutaj dobrze, bo ona ogólnie w nowych miejscach, szczególnie z, jak jest dużo ludzi, ona czuje, znaczy nie lubi za bardzo, wiecie co, jeść w takich miejscach. Jakoś nie może się przełamać, nie chce jeść, tylko ewentualnie snaki.
A tutaj zjadła, słuchajcie, dwie miski, jakby dosłownie była u siebie w domu. O! I kopia. I kopia. No. Na kolację zrobię sobie oczywiście herbatkę. I zrobię sobie wrapa, bo wzięłam wrapy z domu. Natomiast będzie on dość suchy, dlatego że nie wzięłam żadnego sosu. Także jutro na pewno jakieś dorzucę coś, co do tego, co wzięłam, na jakieś zakupy pojadę. Tutaj sobie skroiłam warzywka. Wzięłam z domu w sumie ser żółty, więc to on będzie takim sosem. Jak się rozpuści, to myślę, że będzie ok. W piekarniku mi się robi ten burger z warzywami i kurczakiem. I taki jeden taki bol, z którym miałam też na obiad, i to jest taki wegetariański, takie warzywa i jalapeno, taki ostry, jakiś, wiecie, taki a la kotlecik, także taki a la, o, falafel, taki a la falafel. Także to mogłabym w sumie posmarować tego wrapa tym masłem, dlatego że ja... W sumie nie głupi pomysł, bo ja wczoraj sobie masło zrobiłam i to masełko zrobiłam sobie z natką pietruszki, bazylią i czosnkiem, więc tak, aby nie było, wiecie, co bardzo sucho, to może sobie posmaruję bardzo cieniutko właśnie tym masełkiem. O! Będzie taki posmak czosnkowy, taki, bo ja na przykład bardzo lubię tortille z masłem czosnkowym, nie? Uwielbiam, no. Także chociaż tak, o, troszkę. Ja osobiście tortille robię w ten sposób, że tutaj zawsze kroję i robię tak, tak i tak. I tak ją składam. Tak jest najłatwiej, słuchajcie. Ach, powiem wam, że no, jestem dość głodna, bo w sumie jadłam tylko ten obiad. Później przekąsiłam tylko trochę oliwek, zjadłam parę, co sobie przywiozłam z domu. No, a byłam w sumie na drugim spacerze i woda też wyciąga, bo jednak jacuzzi. Wstawię sobie wodę na herbatkę. Może sobie wezmę coś tutaj od nich, co oni zostawili. O, nawet, o dobrze, bo nawet mleka nie wzięłam, więc sobie mogę, a może czekoladę bym sobie zrobiła? Boże, to ma ile? Aha, 115 kalorii. Tylko nie wiem, czy mam ochotę na wieczór, czy nie. Zrobię sobie herbatkę, mamy tutaj jakąś taką cranberry raspberry, o. Tu jest miętowa, ale nie, ta, owocowa. Bardzo jest to miło, słuchajcie, tak miło, ja po prostu nie mogę, ja sobie muszę częściej robić takie wypady, o nie, urwałam, no nic, muszę sobie częściej takie robić wypady, bo no nie wiem, jak będzie jutro, nie wiem, jak będzie pojutrze, może będę się bardzo nudzić, ale ja się po prostu czuję tu świetnie, bo czuję się tak, jakbym była w domu, ale w tym domu nie jestem i ja chciałam trochę uciec od tego domu, chciałam uciec z mojego miasta, chciałam po prostu zmienić otoczenie i no to jest świetne, nie? Po prostu świetne. Każdemu, słuchajcie, polecam.
telewizji leci Boczt, to są te tak jakby, to są ci lekarze, chirurdzy plastyczni. I ten doktor Nasal i ten drugi, i oni poprawiają, wiecie co, no robią poprawki chirurgiczne ludziom, którzy gdzieś tam mają nieudane operacje. Także ja sobie, kochani, zjem, poczuję pyszny ten wrap. I kochani, będę się z wami żegnać. Myślałam, żeby zrobić z tych trzech dni, połączyć to wszystko, ale nawet widząc po tym, co dzisiaj nagrałam, myślę, że dobrze by było to rozłożyć. Także ja się z wami żegnam. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, co się będzie działo w kolejnych dniach, to się na pewno to pojawi na moim kanale. A teraz żegnam się. Dobranoc i smacznego dla mnie.